Cześć kochani, witajcie na kanale rockday.pl. Dzisiejsza lekcja to jest lekcja pod tytułem, uwaga, sobie tylko poprawię froteczkę, żeby ładnie ten, jak rozciągać rękę, lewą rękę, bo interesuje nas ta ręka, która, tym razem interesuje nas ta ręka, która tutaj śmiga po gryfie. Łyknę sobie tylko herbatki z kotkiem, ale będą też kubki rockdayowe. Więc spokojnie przymierzamy się do tego. Wyeliminujemy kotka, a damy kubek rockdayowy. Będzie można kupić też na Allegro albo w sklepie, który otworzę. W każdym razie będzie fajnie, dobra, koniec pieprzenia. Jak rozciągać lewą rękę? No, to jest właśnie jeden z podstawowych problemów, z którymi spotykają się osoby, które zaczynają grać, prawda? Bo o ile zagranie akordu to jest jakieś, to tutaj ręce się nie ruszają, to przy graniu takich rzeczy, no na przykład pozycja taka, pierwszy, trzeci, piąty próg, no to jest dla osób zaczynających, to jest bardzo trudne. No ale dobra, pierwsze ćwiczenie miałoby wygląd następujący. Pierwszy palec kładziemy na pierwszym progu i drugi palec kładziemy na drugim progu. To jest podstawowy wariant półton, podstawowy próg obok siebie. I teraz jak wygląda ćwiczenie? Uwaga, popatrzcie i później zagracie sami. Jedziemy w ten sposób aż do oporu. Powiedzmy do momentu, w którym tutaj ręka na mnie zaczyna robić jakieś problemów, że są jakieś takie ciasne miejsca. Dokąd damy radę, wydobywając, żeby aby dźwięk wydobywał się jeszcze fajnie i bez jakichś takich, prawda, bez takich rzeczy. Wyprostuję się, żeby tu lepiej widać gryf. Czy to było pierwsze ćwiczenie? Teraz drugie ćwiczenie, mianowicie pierwszy palec na pierwszym progu, ale drugi palec na drugim progu. Przepraszam, na trzecim progu. Czyli 1, 3. Uwaga, gram. Myślę, że to wszystko jest oczywiste. Problem będzie, żeby poprawnie go zagrać. To jest taki wariant, w ogóle idąc od pierwszego progu, to jest wariant trudniejszy, bo możemy iść też w drugą stronę, ale to za chwilę powiem. Następne ćwiczenie, ćwiczenie numer 3, to byłoby tak. Próg, pierwszy palec na pierwszym progu, a drugi palec na czwartym progu. To już popatrzcie, tutaj mam odległość już dwóch progów pustych, więc to jest duża, duża odległość. To jest właściwie już takie ekstremum dla tych dwóch palców, ale dobra, gram. Teraz analogicznie, jeżeli mamy te paluszki, bo tym mówimy o rozciągnięciu ręki, palców i te ćwiczenia, które tutaj pokazuję, to one nie są jakoś melodycznie specjalnie ciekawe. One mają za zadanie tylko i wyłącznie mechaniczne rozciągnięcie ręki. Także dobra, następne palce. Palec możemy zrobić tak. Palec pierwszy i trzeci. No pierwszy i trzeci. Trzeci palec zwykle, jeżeli przyjmujemy zasadę, każdy palec ma swój próg, to pierwszy palec ma pierwszy próg, a trzeci palec ma trzeci próg. Tak jest jakby standardowe podejście. Nie gra się nigdy tak, prawda, że zostawiamy, chyba że ktoś nie ma tego palca, palca fuck you, czy fuckera. Więc to jest jakby wyjściowe położenie tych palców. No już nie dam rady schować tego małego, mały, suwaj się, o. O. Teraz chyba wszystko widać, więc no tak, standardowo gram te ćwiczenie. Uwaga. No
oczywiście jedziemy do oporu, dokąd tam ręka sięgnie. Teraz ćwiczenie kolejne, już się pomyliłem w tej numeracji. Pierwszy palec na pierwszym progu, trzeci palec na czwartym. Spoko. Teraz pierwszy palec na pierwszym progu, trzeci palec na piątym progu. To też już jest z kolei ekstremum, ekstremalne rozciągnięcie dla tych dwóch palców, dla palca pierwszego i trzeciego. Uwaga, gram. Zobaczcie, że tutaj mam rozciągnięcie palców takie, że tutaj mam aż trzy progi puste. To też jest ważne. Dobra. Palec pierwszy i czwarty. Jeżeli znowu wychodzimy z tego założenia, że każdy palec ma swój próg, to standardowe położenie czwartego palca jest na czwartym progu, w tym, można powiedzieć, w ogólnie przyjętej tradycji i sztuce gitarowej. Tak to można nazwać, że zawsze palec czwarty, jeżeli ma możliwość, to jest na po prostu na cztery progi, tak jak tutaj mam. Każdy palec ma swój próg, prawda? Ten zwykle ma zawsze czwarty. Dobra, czyli gramy. Czyli po prostu palec jeden, pierwszy na pierwszym progu, czwarty palec na czwartym progu. To standardowo. Ok, wspaniale. Kolejne ćwiczenie to jest pierwszy palec na pierwszym progu, a czwarty palec na piątym progu. Nie piąty palec. Czwarty palec na piątym progu. Uwaga. No i tak dalej, i tak dalej. No i kolejne teraz ćwiczenie. Pierwszy palec na pierwszym progu, a czwarty palec na szóstym progu. To znowu z kolei jest też ekstremalne, maksymalne, ekstremalne położenie tych palców. Zauważcie, że tutaj mam znowu progów raz, dwa, trzy, cztery aż puste progi pomiędzy palcami. Dobra, gramy. Czyli pierwszy palec na pierwszym, czwarty na szóstym. Dobra, no w miarę wszystko jasne. No teraz kolejne warianty to zrobimy tak po prostu, no to bierzemy palec teraz drugi. No i tutaj tak samo, tak, drugi palec, dobra, zacznijmy na drugim progu, już nie ma co na pierwszym. Drugi palec na drugim progu, no i teraz trzeci palec, wiadomo, on zawsze ma tutaj miejsce swoje, ale teraz zrobimy go, żeby się rozciągnęły. Trzeci palec na czwartym progu, czyli drugi palec na drugim progu, trzeci palec na czwartym progu. Czyli po prostu gramy 2-4, tylko palcami drugim i trzecim. Uwaga. To jest trudne ćwiczenie. Cholera. No tak, tutaj akurat jest taka opcja, że te palce no nie za bardzo da się nimi operować na szerszych progach, czyli nie za bardzo tam zagrać. Wiadomo, można, ale to już jest wyginanie ekstremalne ręki tutaj tu w tym stawie, w łokciu, więc to już nie przeginajmy. Oczywiście gramy do końca gryfu, dokąd damy radę. No i teraz palec czwarty, czyli właściwie tak, palec możemy zrobić właśnie o palec trzeci i czwarty, no bo to już robiliśmy, drugi czwarty był. Wiecie, to jest, ja na pewno nie wszystkie możliwości wykorzystałem tutaj tych palców, tylko pokazuję mniej więcej o co mi chodzi. Ale dobra, zagram jeszcze trzeci i czwarty, tak? Trzeci i czwarty, na trzecim i czwartym progu gram. No teraz też zagrajmy trzeci palec na trzecim progu, czwarty palec na piątym progu. To już jest takie, nie używa się czegoś takiego za bardzo zwykle, bo to już jest takie ekstremum, ale są tacy, którzy je używają, więc nie szalejmy, nie bądźmy
tacy prawda, małostkowi, tylko poszerzajmy swoje możliwości. Dobra, trzeci palec na trzecim progu, czwarty palec na piątym progu. No i tak dalej oczywiście do końca, żeby nie tracić tutaj czasu, bo już 10 minut filmu. Więc no, jak już porządnie sobie poćwiczymy, to tutaj zaczyna troszeczkę, te ścięgna troszeczkę zaczynają dawać się we znaki. To jest bardzo dobrze, jeżeli coś czujemy, to znaczy, że jest progres. To jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście, jeżeli boli ręka i po prostu się nie da grać, to oczywiście pauzujemy i sobie przestajemy. Ale jeżeli czuć w ogóle, że coś tutaj się nam wzmacnia, to jest bardzo dobrze. Kolejne ćwiczenia, jakie można byłoby zrobić, to w zasadzie są analogiczne ćwiczenia do tego, co tutaj pokazywałem. Bo grałem na jednej strunie, a możemy zrobić na przykład na dwóch strunach, czyli trochę taki zasada string skipping, czyli na przykład na pierwszym progu najgrubszą, u mnie siódmą, albo dobra, zrobimy u was, czy u ciebie szósta struna najgrubsza i struna czwarta, czyli struna szósta i czwarta. To możemy zrobić pierwszy palec na pierwszym progu, trzeci palec na trzecim. Zaczyna brzmieć fajnie, bo też mamy oktawę i po prostu gramy. Po prostu się przesuwamy tą oktawę, dobra, nie będę teraz mieszać. Ten układ palców przesuwamy się wzdłuż gryfu. Oczywiście w tym poprzednim ćwiczeniu tak samo możemy robić. Przesuwamy się wzdłuż gryfu. To oczywiście jak najbardziej powinno się też robić. Jedna rzecz to jest ogrywanie tak, druga rzecz to jest ogrywanie tak. Dobra, możemy na przykład zrobić teraz tak, że pierwszy palec na pierwszym progu, trzeci palec na czwartym progu, ale też na strunie czwartej, czyli struna najgrubsza, szósta i czwarta. Brzmi trochę dziwnie, ale dobra. Więc teraz właściwie kolejne te warianty ze strunami, to już należą do was, należą do ciebie, żeby sobie odćwiczyć je, tak? Bo tu możemy zrobić też, nie wiem, najgrubsza struna i struna trzecia. Później na przykład najgrubsza struna pierwszy palec na najgrubszej na pierwszym progu i na przykład teraz trzeci palec na czwartym progu na przykład, struna też trzecia. Uwaga, jak to będzie brzmiało. No dość specyficznie to brzmi. Jednak to trzeba pamiętać o tym, że na celu tego filmu to jest to, żeby po prostu rozszerzać palce. Rozszerzać je i jak najwięcej takich ćwiczeń sobie wymyśleć. Kolejne ćwiczenie to jest takie właśnie też mechaniczne, ale bez gitary. Jadąc sobie w autobusie, czy gdziekolwiek do szkoły, w tramwaju, w autobusie, busie, PKS-ie, MPK, PKP, po prostu sobie rozciągamy palce na zasadzie mechanicznie, czyli tak troszeczkę osiłowo. Ja zwykle sobie robię tak, że drugą ręką sobie wsadzam pomiędzy palce i na... Nie, mam nadzieję, że to widać. I sobie po prostu je naciągam. O, w ten sposób. Sobie naciągam. Jeszcze kolejne ćwiczenie jest takie, że po prostu delikatnie palce wyciągam w drugą stronę. Czyli próbuję jakby dosięgnąć palcem do łokcia. Wiadomo, że się nie dosięgnie, ale spróbować. To ćwiczenie warto też robić, jak się po prostu przed graniem. Po prostu nawet zanim zacznę grać, to sobie troszkę porozciągać palce, porozciągać też nadgarstki. Na pewno to w jakimś filmie jeszcze było, że sobie łapiemy na przykład tutaj. Trzymamy sobie rękę i sobie kręcimy nadgarstkiem kółeczka. Drugie ćwiczenie jest takie, że sobie tutaj przytrzymuję nadgarstek, żeby on miał trudności w obracaniu się i po prostu próbuję te kółka robić. Jest troszkę trudniej, ale to jest bardzo dobre ćwiczenie, bo to powoduje, że ta ręka się rozciąga. Poza tym, jeżeli mamy jakieś zajęcia na WF-ie w szkole były, to wiadomo, najpierw jest rozgrzewka na jakichś zajęciach karate czy kung fu, czy jakieś inne rzeczy, capoeirze, to na początku jest rozgrzewka. To tak samo w grze na gitarze też na początku jest rozgrzewka. Najlepiej, żeby była właśnie rozgrzewka bez gitary, żeby troszkę poruszać rękami. Wiadomo, żeby nie ruszać ich przez pół godziny i później, a dobra, to ja nie ćwiczę dzisiaj. Tylko po prostu
minutkę prościągać, minutkę ze stoperem w ręku. Ale to o tym, o stoperze w ręku i o ćwiczeniach, to już będę robił specjalny kurs, specjalny poradnik, który będę też wrzucał i będziecie musieli się do niego zastosować. Także dobra, myślę, że to wszystko jest powiedziane. Jeżeli coś było nie tak, czy jeżeli macie jakieś pomysły, czy sugestie, to piszcie w komentarzach jak najbardziej. Bardzo, bardzo zachęcam do pisania komentarzy. No i myślę, że to się na razie żegnam i zobaczymy się w następnych filmach. Popatki.